Szczęść Boże, Maja Kochlik, zapraszam na prognozę pogody. Na początku sprawdźmy, jak wygląda sytuacja synoptyczna w Europie. Początkowo nad Półwyspem Iberyjskim i na zachodzie pole wysokiego ciśnienia. Nad pozostałym obszarem kontynentu niże z frontami atmosferycznymi. Warunki pogody nad Polską kształtować będzie na zachodzie wyż znad Czech, na wschodzie kraju wypełniający się niż. Napłynie do nas chłodna i wilgotna masa powietrza z północy. Dziś pochmurno w całej Europie. Opady deszczu nad Wyspami Brytyjskimi oraz na południowym wschodzie. Śnieg popada we wschodnich regionach oraz w zachodniej Skandynawii i w Norwegii. Najchłodniej w Moskwie i Warszawie 1 stopień na minusie. Najcieplej w Madrycie 16. A teraz spójrzmy na mapę Polski. Dzisiaj w naszym kraju zachmurzenie duże i całkowite. Lokalnie może się przejaśnić. Śniegu mogą spodziewać się mieszkańcy na południu. Temperatura poniżej zera spadnie we wschodniej połowie kraju minus 1 stopień. Na zachodzie na plusie, tam do 2. Powieje umiarkowany i dość silny wiatr z północy. Ciśnienie wzrośnie i wyniesie 1035 hektopaskali. A na koniec jeszcze przegląd regionów. Zapraszam.